Mamy daną macierz b, ona jest w tej postaci, i teraz zajmiemy się znalezieniem jądra tej macierzy. Przypomnę więc, co to jest jądro macierzy. To jest zbiór tych wszystkich wektorów, powiedzmy nazwijmy x, należących w tym wypadku. Ta macierz może być pomnożona z prawej strony przez wektor, który ma 5 składowych, czyli taki, który należy do przestrzeni r5. I to jest zbiór wszystkich tych wektorów, na których ta macierz się zeruje. Czyli b razy x. Daje 0. No, i wiemy już, że ten zbiór to jest podprzestrzeń wektorowa, no, i teraz znajdziemy tę podprzestrzeń. Jak to zrobić? No, najprościej jest sprowadzić macierz B do postaci schodkowej zredukowanej. Zredukować tę macierz wierszowo. No więc teraz się tym tutaj zajmiemy, czyli zredukujemy sobie tę macierz. No bo wiemy, że jądro macierzy i macierzy. Schodkowo w postaci schodkowo zredukowanej, jest dokładnie to samo. Bo redukcja wierzchowa odpowiada po prostu mnożeniu i dodawaniu do siebie równań stronami, tych równań, które opisują to jądro. Pokazywałem to już w wielu filmach, teraz to tutaj sobie szybko wykonamy. No więc tak, zacznę od tego, że będę chciał, żeby ten element był wiodący, czyli żeby był jedynym niezerowym w swojej kolumnie. No to, żeby to osiągnąć, to muszę tutaj mieć zero. Czyli po prostu od drugiego wiersza odejmę pierwszy wiersz, a ten pierwszy przepiszę bez zmian. A od drugiego odejmę pierwszy. I dostanę wtedy tutaj 0. 1 odjąć 1 to będzie 0. 3 odjąć 2 to jest 1. 1 odjąć 3 to będzie minus 2. 4 odjąć 2 to będzie 2. No i dostaję taką postać. No to jeszcze nie jest macierz zredukowana. I teraz muszę mieć w drugim wierszu albo wiersz zerowy, co tutaj nam się nie udało osiągnąć, albo muszę mieć element wiodący, czyli taki, który jest jedyny niezerowy w swojej kolumnie. No i tutaj mam 0, tutaj mam 0, no więc pierwszy taki, który się nadaje, to jest ta jedynka. No i to akurat jest wygodnie, bo już mam jeden, więc teraz wystarczy, że odejmę odpowiednią wielokrotność tego wiersza od pierwszego wiersza, tak żeby tutaj dostać 0, w tym miejscu, i już będę ją macierz zredukowaną. No więc tym razem przepisuję bez zmian drugi wiersz 0, 0, 1 minus 2, 2. No a w pierwszym pierwszy zastąpię różnicą. Od pierwszego muszę odjąć dwa razy drugi, żeby tutaj dostać 0. No to tak, tutaj mam 0, więc nic się nie zmienia. 1 odjąć 0 to jest 0, 1 odjąć 0 to jest 1, 1 odjąć 0 to jest 1, 1 odjąć 0 to jest 1. Teraz tutaj odejmuję od dwójki. Minus 2 razy 1, czyli dostaję właśnie 0. Teraz tutaj od 3 odejmuję minus 2 razy minus 2, czyli do 3 dodaję 4, czyli mam 7. A tutaj mam 2 odjąć, 2 razy 2, czyli minus 2. No i to już jest postać schodkowa zredukowana. Mamy tutaj w każdym wierszu element wiodący, który jest jedynym niezerowym w swojej kolumnie. No i dla wygody jest wygodniej jest mieć je równe 1 te element. Jak one nie są do jeden, no to trzeba po prostu ten wiesz podzielić przez odpowiednią stałą, tak żeby dostać jeden. Tak jest najwygodniej. No i teraz to odpowiada oczywiście układowi równań, który jest równoważny temu wyjściowemu. Ja może napiszę teraz ten układ, układ równań, żeby, żebyśmy zobaczyli jak on wygląda. No to te zmienne wiodące napiszę właśnie czerwonym kolorem, czyli będę miał tak: x1 no, i jak mam dalej? Jakie te równania? Potem mam dodać x2, no bo tu współczynnik przy x2 jest równy 1, potem jest 0 razy x3, dodać 7x4, odjąć 2x5 równa się 0. Taki to jest układ równań. I tutaj mam 0 razy x1, 0 razy x2 i mam dopiero x3, pierwszy niezerowy, odjąć 2 razy x4. Dodać 2 razy x5 równa się 0. No i to jest mój układ równań. No i tutaj wyróżniłem kolorem te zmienne wiodące, dlatego że one występują, każda tylko w jednym równaniu. x1 występuje tylko w pierwszym, x3 występuje tylko w drugim. No i możemy po prostu z tych równań wyznaczyć ich wartości za pomocą tych pozostałych trzech zmiennych, które nazywamy zmiennymi wolnymi. Czyli możemy po prostu napisać, że x1 równa się. No i tutaj po drugiej stronie muszę napisać to wszystko z przeciwnym znakiem, czyli będę miał minus x2, odjąć 7x4, dodać 2x5. No a x2, a x3 będzie równe 2x4, odjąć 2x5. No i to jest rozwiązanie tego układu równań. Zmienne x2, x4 i x5 mogą przyjmować dowolne wartości, wszystkie dowolne wartości rzeczywiste, natomiast zmienne x1 i x3 są już wtedy przez te wartości zmiennych x2, x4, x5 wyznaczone jednoznacznie. Czyli ogólnie mogę napisać rozwiązanie tego układu równań w takiej postaci, że x1, x2, x3, x4, x5, że ten wektor. Które należy do jądra, równa się. No i teraz napiszę sobie tak. x2 razy jakiś wektor, bo x2 jest pierwszą zmienną swobodną. Dodać x4 razy jakiś drugi wektor i dodać x5 razy trzeci wektor. W ten sposób zapiszę tę prawą stronę tutaj. No i teraz tak. Czemu jest równe x1? x1 jest minus x2, czyli przy x2 współczynnik jest minus 1. Odjąć 7x4, czyli tutaj jest minus 7. Dodać 2x5, czyli tu jest 2. Potem czemu jest równe x2? To może wezmę innym kolorem. x2, żeby podkreślić, to jest ta zmienna swobodna. x2 to jest po prostu x2. Czyli tutaj jest współczynnik 1 przy x2 i współczynniki 0 przy pozostałych zmiennych swobodnych bo x2 to jest po prostu x2. To jest pewna dowolna liczba. Niezależna od x4, niezależna od x5. Tutaj współczynniki są 0. Dalej mamy x3, to też jest zmienna wyznaczona jednoznacznie przez wartości pozostałych. No i x3 jest równe 2 razy x4, czyli przy x2 jest współczynnik 0. Przy x4 jest współczynnik 2, a przy x5 jest współczynnik minus 2. No i potem mamy zmienną x4, która jest ma dowolną wartość, i to jest po prostu x4 razy 1 i 0 razy x2 dodać 0 razy x5. No i x5 analogicznie, tutaj będziemy mieli 0, tutaj będziemy mieli 0, tutaj będziemy mieli 1. Czyli widzimy, że dowolne rozwiązanie tego układu równań, czyli dowolny element z jądra macierzy B, możemy przedstawić jako kombinację liniową takich trzech wektorów. Współczynnikami tej kombinacji lini liniowej są, te liczby x2, x4, x5, one są zupełnie dowolne. Czyli widzimy, że dowolna kombinacja liniowa tych trzech wektorów jest rozwiązaniem równania. Te wektory możemy sobie oznaczyć. Powiedzmy, że to będzie wektor V1, to będzie wektor V2, a to będzie wektor V3. No i teraz napiszę to, co powiedziałem. Czyli jądro macierzy B, który jest tym samym, co... Co jądro tej macierzy zredukowanej, może tutaj sobie oznaczmy, że to jest bez falką. To jest ta postać schodkowa zredukowana. Czyli to jest to samo, co jądro tej macierzy zredukowanej, jest równe podprzestrzeni rozpiętej na tych trzech wektorach: V1, V2, V3. Te nawiasy takie. Ostre oznaczają podprzestrzeń rozpiętą na tych trzech wektorach, czyli zbiór wszystkich kombinacji liniowych tych wektorów. No i teraz możemy sobie zadać takie pytanie: czy te wektory, czy one są liniowo niezależne? Czy te wektory są liniowo niezależne? To jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego ono jest ważne? Dlatego, że jeżeli te wektory byłyby liniowo niezależne, a wiemy, że no roz, rozpinają pewną podprzestrzeń, to jeżeli są liniowo niezależne i rozpinają jakąś podprzestrzeń, to stanowią bazę tej podprzestrzeni. Więc gdyby były liniowo niezależne, to stanowiłyby bazę jądra tej macierzy. No ale łatwo sprawdzić, że one są liniowo niezależne. Popatrzmy na te wektory. Zobaczmy, czy ten wektor V1 da się przedstawić jako kombinacja liniowa wektorów V2 i V3. Jak popatrzymy na jego drugą składową, którą mamy tutaj. To widzimy, że tutaj mamy 1, a na tej samej składowej, w pozostałych wektorach, stoi 0. Czyli widzimy, że żadna kombinacja liniowa tych wektorów v2, v1, czyli żadna kombinacja tych zer w tej konkretnej współrzędnej nie da nam jedynki. Czyli widzimy, że ten wektor na pewno nie da się przedstawić jako kombinacja liniowa dwóch pozostałych, dlatego że z tych dwóch zer, jakiekolwiek nie byłyby współczynniki x4, x5, nie dostaniemy tej jedynki tutaj. Teraz popatrzmy na wektor v2. On ma Tutaj jedynkę na czwartej składowej, tam gdzie pozostałe dwa wektory mają 0. Tutaj jest 0 i tu jest 0. Czyli znowu widzimy, że ten wektor V2 na pewno nie może być przedstawiony jako kombinacja liniowa dwóch pozostałych wektorów, dlatego że w tej czwartej współrzędnej te dwa pozostałe wektory mają 0. Żadna kombinacja liniowa zer nie da nam jedynki. No i tak samo z wektorem V3. On tutaj ma jedynkę, gdzie pozostałe dwa wektory mają 0. No to znowu ten sam argument działa. Ta jedynka nie może być uzyskana jako kombinacja liniowa tych z, czyli widzimy, że ten wektor v3 nie może być uzyskany jako kombinacja liniowa dwóch pozostałych wektorów. Czyli żaden z tych wektorów nie daje się przedstawić jako kombinacja liniowa pozostałych, czyli widzimy, że te wektory są liniowo niezależne. Tak, one są liniowo niezależne. A jeżeli są liniowo niezależne i rozpinają pewną podprzestrzeń, to to oznacza, że stanowią bazę tej podprzestrzeni. Czyli widzimy, że te wektory V1, V2, V3 to jest baza to jest baza jądra macierzy B. Baza jądra macierzy B. A z poprzedniego filmu wiemy, co to jest wymiar podprzestrzeni. Wymiar podprzestrzeni, przypominam, to jest liczba wektorów bazy. W poprzednim filmie to pokazałem właśnie, że, że każda baza ma tyle samo elementów, więc liczba elementów bazy, bo baz oczywiście możemy, dużo, możemy mieć bardzo dużo różnych baz, ale liczba elementów bazy zawsze jest taka sama. Więc ta liczba jest dobrze określoną, określoną charakteryzacją podprzestrzeni i nazywa się wymiarem. Czyli wymiar podprzestrzeni to jest liczba wektorów bazy. Dowolnej bazy, bo każda baza ma tyle samo elementów, jak pokazałem w poprzednim filmie. Czyli w tym wypadku widzimy, że wymiar wymiar jądra tej macierzy jest równy 3. Dlatego, że baza jądra, którą znaleźliśmy składa się z trzech elementów. No więc tutaj pokazałem na przykładzie, w jaki sposób można znaleźć wymiar jądra macierzy. Jak to zrobić? No powtórzmy sobie, jak tutaj się to odbyło. Po pierwsze, sprowadziłem moją macierz do postaci schodkowej zredukowanej. No i tutaj z tej postaci możemy odczytać, ile mamy zmiennych wiodących, a ile mamy zmiennych swobodnych. No i widzimy, że ten wymiar, który w tym przypadku był równy 3. Jest dokładnie równy liczbie tych zmiennych swobodnych, które w tym wypadku to było x2, x4 i x5. Czyli on jest równy liczbie tych kolumn, może wezmę inny kolor. Tych kolumn, które nie zawierają elementu wiodącego. Ta kolumna nie zawiera elementu wiodącego, ta kolumna nie zawiera elementu wiodącego i ta kolumna nie zawiera elementu wiodącego. Elementy wiodące to jest pierwsza kolumna i trzecia. I dlatego. Zmienna pierwsza i zmienna trzecia zostały jednoznacznie wyznaczone przez wartości pozostałych zmiennych. Czyli widzimy, że ten wymiar jądra to jest to samo, co liczba kolumn nie zawierających, nie zawierających zmiennych wiodących, wiodących. A to jest z kolei to samo co liczba kolumn, co, co liczba tych zmiennych swobodnych, tak? Możemy to sobie napisać, że to jest, że to jest z kolei równe. To jest to samo co liczba zmiennych swobodnych. Czyli widzimy, że w zasadzie sam wymiar jądra mogliśmy odczytać już z postaci tej macierzy schodkowej zródkowanej. Widać, że mamy trzy kolumny nie zawierające zmiennych wiodących, czyli mamy trzy zmienne swobodne. I tutaj już w tym momencie wiedzielibyśmy, że wymiar tego jądra jest trzy. Jak interesuje nas, jaka jest konkretnie baza tej podprzestrzeni, no to możemy odczytać tę bazę rozwiązując ten układ równań. No ale jak mamy już macierz schodkową zredukowaną, no to rozwiązanie tego układu jest bardzo łatwe. Tutaj po prostu to jest tylko wypisanie tych, tych równań i przepisanie odpowiednich współczynników tutaj do, jako składowe tych wektorów. Więc widzimy, że całość sprowadza się tylko do sprowadzenia macierzy do postaci schodkowej zredukowanej i odpowiedniej interpretacji tych współczynników, tych składowych tej macierzy, po to, żeby znaleźć wymiar, Jądra i bazę jądra.